Witam z tej strony Apol i witam w kolejnym odcinku z Knacka. Jesteśmy już w rozdziale chyba 11, nie jestem do końca pewien. Możecie zostawić łapkę, suba, Facebooka, lajka. Tak? Lajka w górę oczywiście, bo w Facebooku chyba się w dół da, nie jestem pewny. 40 łapek, 2 knaki w następny dzień, więc możecie łapkować i lecimy dalej. Is Red bad? Oh yeah, Red's back. The Urbanistic on Squad, set up the Urbanistic on Squad, set up the Urbanistic on Squad, set up the Urbanistic on Squad. High like a pyramid! Free me a sound. Czemu ona tu jest ładniejsza? A, bo spadł z klifu i jej ryj się przemienił. Wiecie, przeobraził, he. O, co? Ubiegli nas. To po to był im ten silnik. Ich statek musi mieć z kilometr. Obelisk Mountain, obeliskowa góra. Nak, chcę, żebyś zabezpieczył tamto wejście. Bądź gotów na skok. O, a ty będziesz czekał i się patrzył. Mój mistrzu czekania. Już! No, mistrz czekania. Rozdział 19, ogień i lód. Dobra. O, jak pistoletowa śmierci tu. O! 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 No! Pistoletową. O nie! To pająki! O kurde! Machine guny jakieś! O! 24! Widzicie? Jak się nie staram, to mi to tak ładnie wychodzi. Albo ja już po prostu umiem w tą grę grać, nie? Bo wiecie, mam taki trudny poziom trudności, że... Smutno po prostu, co nie? O, wiedziałem! Aha. Ale smutek, tylko relikt. Pistoletowa! Łoty! Scubaneiro jeden. I to umiesz tutaj strzelać tym karabinem. O, relikty. Wow! Ale będę nastolatem zaraz. O nie, ile tych pajoków jest. A jebać was. Siup-siup! Aha. Jednak chyba tego nie używać, jak jestem przy wrogach, nie? Bo ten jebnięcie bije wszystko wokół, a to tylko trzech wrogów, nie? I chyba tak będę robił. O, na dole jakieś wiktorowe goście są. O, patrzcie jaki knack. Lawa. Kryształowe wojny, słońce. O, widzę cię. Pyk, pyk. Oho! Tak, proszę, gadżet od wykrywania znajdziek, proszę. Nic więcej nie chcę. Możecie mi potem skrzyni nie dawać tak często. No, znaczy ja na razie wszystko potrzebuję, co nie? Ale gadżety wolałbym bardziej. Trzeba było fikać? Gościu! O nie, gości! Ciuu! A! Wściekłe pięści tej knacka! To się właśnie odjebało, co ja w ogóle z dźwięki wydawałem, ale ze mnie smutnego... Ooo, lawa! Siup, siup! Siup! Ło, Szonzelize. O, ławo, cik, robocik. Dobra. O, mamy kolejne relikty. Siup. Ale zasysam je, widzicie, jak nastolatek już.
O, patrzcie, speedruna robię normalnie. Aha, dwie drogi po prostu, ale smutno. Co tu jest? Aha. Ziemia! Ale fajna to ziemia, nie? A jebać was, siup! Wściekłe pięści Wojtka! Widzą mnie. A, jest, o, widzę cię. Aha, jeszcze mi pośmiertnie jemno. O, skrzynia, dajcie gadżet. Gadżet! Od wykrywania znajdziek, nie chcę już szukać, tak? Gadżet? X zbieniu, okej. Okay. Knak może gromadzić dodatkową energię do supermanewrów, albo pokazuje, ale tu bym złożył już cały, pokazuje, kiedy znajduje się w pobliżu reliktów. Dobra, bierzemy to, bo będę miał cały relikt, plus tego jeszcze pokazuje mi, kiedy będę w pobliżu, więc spoko opcje, na pewno się nagrywa, na pewno się nagrywa. Wykrywacz reliktów, no znaczy, to chyba pokazuje też to, nie? A, zaraz się przypnamy. Wow, wow, ale ja jestem speedrunowiec, patrzcie. O ty! To niezły speedrunowiec chyba, powiecie. Jaki speedrun? Taki szybki, że aż kurna nie widzę, kiedy umieram. Co to za kurna? To nie gwiezdne wo... Aha. W sumie dawno się... Ekran nie rozpierdala. Na 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 na. Pokazuje mi, że jestem w pobliżu zgaszonego ekranu, lol. O, się spociłem, ten knack, taki wojownik z niego jest. O, 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 widzę tu coś. Pyk, pyk. O, 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 wykrywa mi coś. A, będzie lodowy Wojtek. Ui, ui. Wojownice. Pyk, pyk. Odstań. Dobra, pokażmy, na co stać lodowego knaka. Mek, dobra. Ale ich mrdnąłem, widzieliście to? Jestem swoim własnym bohaterem, lol, bo jestem autoseksualnym szmatą, hehe. Dobra, już mam fulla. No damage, robię was. No damage, robię was. O. Ciekawe, czy to mi pokazuje też skrzyneczki. Uiii! O! Puściliście kiedyś bonka? Ała! No chodź, zbonkujemy to. Bo bonk to jest syf i śmierdzi w mig. Co jest z nami to? Fajny masz lód tutaj. I pierdol hej, bo dzisiaj robię hej, czy puścimy dzisiaj bonka? No choć zrobimy to, będzie jebać w mig. Dobra, wystarczy. Piękna piosenka, Just Beautiful. Komu się podobała, może napisać w komentarzu. Bardzo piękna piosenka, Wojtek. Jesteśmy z ciebie dumni, że ty taki śpiewak jesteś. Czemu nie ma tu obok tej lawy tego?
lodu jakiegoś. Skoczyłem jeszcze, widzieliście? To jest talent już. O, jak wchodzi. Bohater Wojtek, siup! Aha, nie mogę tego wziąć. Jakie to smutne. O, pokażemy tutaj zaraz im, jak się tutaj robi lody na patyku. Lody na patyku. No, zrobimy to. A! Wojtek omija Gwiezdne Wojny. Okej. O nie. A, tu jest loot, lol. Chciałem, że już może skrzyneczka się świecić. Zium. Aha, myślałem, że oberwałem jeszcze. Pyk, pyk. Czy puścimy dzisiaj bonka? O nie! No chodź, zrobimy to. Dobra, jup. Ale ich oskalpowałem, co nie? O, widzę cię. A, jestem za duży, żeby to wziąć. Ehe. Dajcie mi się. Kurde, jak kruki z God of War'a widzę, nie? Wszędzie. Jakie to smutne, dobra. Teraz chyba czasówka będzie, co nie? O, patrzcie, jak będę czyścił to miejsce. Wyczyszczę wam twarze! Nie, to lag był. Sip, typ. O! Wykręcię mu śrubki. O! Mogłem w sumie sprawdzić, czy tu coś nie było, bo czasówka się śpieszyłem i tak trochę smutek. Co nie? Bo słońce mnie grzało. Ja chcę wyjść stąd. Nie mogę, tylko za grubasa mogę wskoczyć. Kto to zbudował? Moja mama. Na pewno nie strażnicy. Trochę zbyt nowe. To musiał być człowiek. O ty! Świecąca mucho. Azjatycka. Jak na mnie już czekają. Przyjemniaczki, aha. Fajnie, że raz na 5 minut mi wyłączę ekran wam mnie. Wypuścimy dzisiaj bonka. Aha! Nie spodziewałeś się tego? Co my tu możemy mieć? Dajcie mi jakieś gadżetki. O, widzę cię. Aha! Gadżety. Niezłe te gadżety, co nie? Jest tu gdzieś klucz, tak? No gdzieś na pewno jest klucz. Ukryto go w labiryncie. A zaraz wiele niebezpieczeń, zanim go odnajdziemy. Jakich niebezpieczeństw? Nie widzisz, że ja tu wszystko na jeden mach biorę? To ty jesteś królem czekania. O, dostaje się tu przed chwilą. O. Powstrzymamy cię! O, układanka. Mamy ich, tak. Zastosowali drastyczne środki. Niezbyt to pomysłowe. Co, doktorze? Jestem królem reliktów. Dobra, biegniemy dalej. I co nas czeka tym razem? Siupu! O, mach. O, Wojtek. Wojtek, bohater boiska. O, siema. Aha, musimy... Do wszystkich miejsc musiało mu pod nogi spaść, temu co drugi tam stał. No śmieszki trochę. Okej. O, widzę cię. Ciup. O, tak, gadżet. Sekrecik. Z gadżetem. Nie.
O, ale ametystowy ma większą rzadkość. Bierzemy. Dzięki, Patryś. Ty to jednak jesteś. Crazel prawdziwy. Ej, jak muszę tylko trzy wajki przekręcić, to ten Wiktor to debil, nie? Inaczej, inaczej nie mogę, sorry, ale nie mogę inaczej, inaczej nazwać, nie? Bo wtedy, to jest totalnie proste. Ja mu chciałbym wysadzić. No debil, no. I dostał się, tu jakoś do... A nie. Ruszajmy w nieznane. Główną pracę cycki. Badzie pszczoła! Pik, pik, pik! 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 To nie to jest te mrówki elektryczne. Okej, okay, dalej. Nas to może czekać. Jak myślicie, co nas będzie czekać? O kurde! Ej, widzicie coś tu fajnego? Ale tu jeszcze Wiktora nie było, tu są same te potworki, twarze te. Ten sam? Nie, inny, nie, ten sam. Whee! Gdzie tu shield? A, nie ma. O, tak. Zubaty! Widać, ten człowiek musiał wiedzieć, jak kontrolować strażników. Niezły kurde. Myk. Myk. Łatwo. Uho. Ten człowiek musi być w kontrolować strażników? To jest niemożliwe. Strażnicy to przecież nieodzowna część inteligencji antyludzkiej. Z potwarzą na czole. O kurde. A. Mam wrażenie, że zaraz to będzie... A, wiedziałem, że tak będzie. Ale smutne. To by było. Fajne pułapki. Dobra, mamy trochę reliktonsów, których nie wyleciały mi. To śmiesznie. Mamy następnego strażnika. O Jezus Maria. Dobra, dostań całym impetem w pysk. Elson. O nie, grubas. A, filmik, no tak. Oto nasz klucz i nasze wrota. Gdy użyjesz klucza, otworzysz wrota, wtedy góry wzniosą się nad chmury, a oblicze ziemi na wieki się zmieni. Młody, co to znaczy? Nie wiem. Za głupi jest na to. Daj mu spokój. Idźcie przodem. W końcu! Nie będę stać i czekać. Mam wrażenie, że jak teraz pociągnę tą gałę, to będzie smutne coś. Ej, łatwiutko. Jestem szybszy od nich, więc mogę w nich normalnie wchodzić. Co to za potwarz, a nie potworzy? To mają być potwory? To jest jakaś potwarz! Aha, dobra. Dobry Wojtek, grzeczny Wojtek. Jesus Christ! O! Znowu. O, widzę cię. Proszę, proszę, gadżecik. Tak! Jak to gadżet jakiś wleć. Co wybrać, jak myślicie? XD. Nie chcę tego! Nie rozumiecie? Pink. Okej. Mam trzy wajchy. Ta jest pierwsza. To jest labirynt, okej.
No, to jest labirynt. To jest druga. Aha. Zgubiłem się w labiryncie. Dobra. Lecimy od początku. Pyk. Wojtek, biegnij, 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 biegnij. Ziup, 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 ziup. Tak! I teraz by się wyłączyło i to by było smutne. Dobra, następne drzwi, którego nikt nie był, bo nie były wysadzone. Dobra, lecimy dalej. To było trochę trudniejsze umysłowo, co nie? A tu spadam se, jako knack. A to jest zjechali grubasy, którzy czekają zawsze. O, przynajmniej okejkę mi pokazał ten. A tamten po prostu mówi: no to ty sobie idź, a ja sobie poczekam. Lawa. Coś takiego. To pewnie uśpiony wulkan. Do mądrych też nie należy. O, widzę cię, widzę cię. Tak, sekrecika, jednak nie. Dobra, trochę urosnę, aż mnie plery się spocą. Proszę, siok, żwon. A, obraz straci. To niezły ten sekrecik. O, trochę kryształków. Mogę w sumie zaraz piznąć czymś, bo będę miał zaraz całość. Ale może poczekam na tego. Ten może się zasłonić, więc go raczej bym nie chciał rozwalić tym gównem. Ała, ała, ała. Ty, no, ju. O nie, następna zagadka. Turbo śmieszna zagadka. Turbo pstryczki. Dobra. Dobra. No to niezłe daszki, Wojtek. A! Wojtek! Czyli każda wajcha to był inny przeciwnik. Dobrze, że klikałem od tych najsłabszych, nie? Znaczy, ten kozak był najsilniejszy. Bo mogłem wszystko kliknąć i wyjebać po prostu umiejętnością. O, sekrecik. Tyk. Dobra, trochę reliktów też się przyda. O ty, brzydalu! Pyk, pyk, pyk. Pamiętam, jak grałem i Patryś mnie opluwał. Oni nie używają tarczy i takie heheszki miał. Jo, bum! O, widzę cię? O, to niezłe, widzę cię. O, reliktonsów trochę. O, o, o. Proszę, Wojtek. O, kolejna cutscenka. To nas tym razem czeka. W tej machinie zaglady. Tak. O, patrzcie, jakie tam ten kozaczki spadają. Dostał się przez górę. XD. Jak ktoś zna odpowiedź, dlaczego mi Avermedia tak świruje, to niech mi powie. Ale przynajmniej jak nie słyszę na słuchawkach, to ten, to wiem, że wam też ucięło obraz. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to możecie zostawić łapkę w górę, byłbym wdzięczny. Ale dziękuję za oglądanie i do widzenia. A, 40 łapek, to wiecie, dwa odcinki i tak dalej.